Zapoznamy się z podstawowymi jednostkami długości, najczęściej używanymi na co dzień. W Polsce obowiązuje tak zwany system metryczny. I tak pierwszą jednostką, o której sobie powiemy, jest milimetr. Pierwszą i najmniejszą. Skrót, dwie małe literki M. Jednostką 10 razy większą od milimetra jest centymetr. Skrót cm. 1 cm to 10 mm. Jednostką 10 razy większą od centymetra jest decymetr. Skrót dm. I 1 decymetr to, powtarzam, to jest 10 cm. Jednostką 10 razy mniejszą od decymetra jest metr. Skrót mała literka m. 1 metr ma 10 decymetrów. Natomiast jednostką 1000 razy większą od metra jest kilometr, skrót km, czyli kilometr to 1000 metrów. I właśnie z tych zależności pomiędzy tymi jednostkami możemy sobie też wyliczać inne, na przykład ile decymetr ma milimetrów, czy kilometr centymetrów. Natomiast, tak więc nie musimy tych innych się uczyć na pamięć. Natomiast ja bym jeszcze o jednej zależności tak tu napisała, którą warto znać. I myślę, że większość z Was zna, ponieważ myślę, że każdy się kiedyś posługiwał metrówką, czy widział centymetr krawiecki, tak? Jeśli metrówka ma 1 metr, to jest podzielona na centymetry, prawda? I tych centymetrów tam jest 100. Czyli 1 metr to 100 centymetrów. A spójrzmy na to. Skoro 1 metr ma 10 decymetrów, a z każdej z tych decymetrów ma 10 centymetrów, no to właśnie można też wyliczyć, że 1 metr ma 100 centymetrów. I właśnie tutaj to, co w tej naszej ramce, warto znać bardzo dobrze, bo wtedy sprawnie można wykonywać wszystkie ćwiczenia związane z zamianami jednych jednostek na drugie. Dobrze. I teraz przejdźmy do pierwszego ćwiczenia. Zamień na milimetry. Mamy 13 centymetrów, mamy zamienić na milimetry, czyli jednostkę większą na mniejszą. No i już patrzymy tutaj, że centymetr ma 10 milimetrów. Czyli aby zamienić centymetr na milimetry, trzeba pomnożyć przez 10. Czyli 13 razy 10. Ja tutaj w takiej chmurce to piszę działanie, które możemy wykonać w pamięci, a nie musimy pisać. Chociaż jeśli ktoś potrzebuje zapisać, to oczywiście jak najbardziej może. I to wynosi 130 mm. Następne, 7 decymetrów. Ile to jest milimetrów cały czas? To już patrzymy do naszej tabelki, albo już stopniowo staramy się zapamiętać, że decymetr wiemy, ile ma centymetrów. Ma ich 10. Czyli znów, żeby zamienić decymetr na centymetry, trzeba pomnożyć przez 10. No, a później centymetry na milimetry też mnożąc przez 10, bo centymetr ma 10 mm. No to już staramy się to jak najszybciej wykonać. Czyli mamy, że to jest 70 cm. Teraz zamieniamy na milimetry, czyli to jest 700 mm. Ale to można by zrobić troszkę szybciej, zamieniając od razu decymetry na milimetry. Jak tutaj zamienić? No to skoro tu, żeby zamienić na centymetry, mnożymy przez 10, a później centymetry na milimetry jeszcze raz przez 10, to można by od razu pomnożyć przez 100. Czyli 7 razy 100. I tu otrzymujemy 700 milimetrów. Ale to już mogą robić osoby tak od razu, które świetnie opanowały te wszystkie przekształcania jednostek. Jeśli ktoś jest niepewny, lepiej robić tak po kolei. Teraz mamy następne polecenie. Zamień na centymetry. 3 decymetry zamieniamy na centymetry. Czyli znów większa jednostka na mniejszą. Decymetr ma 10 centymetrów. Czyli żeby zamienić na centymetry, trzeba pomnożyć przez 10. Czyli otrzymujemy 30 cm. Teraz mamy 12 metrów. Jak już sobie przed chwilą powiedzieliśmy, metr ma 100 cm, czyli żeby zamienić metry na centymetry, trzeba pomnożyć przez 100.
czyli otrzymujemy 1200 cm. Następny przykład. Tu sobie przesunę, żeby mieć już te przykłady dalej. 50 km też, jak pamiętamy, zamień na centymetry. No, ale my wiemy, że kilometr ma 1000 metrów, czyli żeby zamienić kilometr na metry, trzeba pomnożyć przez 1000. No i później metry na centymetry trzeba pomnożyć przez 100, bo metr ma 100 cm. No to spróbujmy. 50 razy 1000. Tak, to będzie wynik w metrach. I teraz zamieniamy to na centymetry, czyli te 50 tysięcy. Mnożymy jeszcze przez 100. Też, jeśli ktoś potrafi, może w pamięci. Nie, zaraz przeczytamy, jaką liczbę otrzymaliśmy. No, tutaj tak sobie postawię. 5 milionów centymetrów. Tu też można by to zrobić na raz, ale to już myślę jest o wiele trudniejsze. I pomnożyć od razu przez, tak, przez 100 tysięcy, tak? Ale myślę, że to jest dużo trudniejsze, więc radzę na początku takie przekształcenie po kolei. I teraz kolejny przykład. Mamy jednostkę przedstawioną w postaci, znaczy długość przedstawioną w postaci dwóch jednostek, że mamy 7 metrów 25 cm i też zamień na centymetry. Co robimy? Otóż te 25 już jest w centymetrach, czyli tylko musimy zamienić 7 metrów. A jak to zamienić? Mnożąc przez 100, tak? Tak jak już sobie mówiliśmy. Czyli to jest co? 7 razy 100. I czy to wszystko? Nie, nie, nie. Trzeba pamiętać o tym, czyli dodać 25, bo to już jest w centymetrach. Czyli to się równa 700 cm, dodać 25 cm, czyli razem 725 cm. I ostatnie z tego rodzaju ćwiczenia, zamień na metry, 10 km. No to tutaj oczywiście przypominamy sobie, że kilometr ma 1000 metrów, więc żeby zamienić, trzeba pomnożyć przez 1000. Czyli mamy 10 tysięcy metrów. I tu przykład właśnie, gdzie mamy długość podaną jakby w dwóch jednostkach. 6 km 89 metrów, zamień na metry. No to tak jak w powyższym przykładzie, już to jest w metrach. Czyli naszym zadaniem jest zamienić 6 km na metry. A oczywiście co robiąc? Mnożąc przez 1000. Czyli to jest 6 razy 1000, dodać 89. I to się równa ile? 6000 metrów, dodać 89 metrów. Otrzymujemy 6089 metrów. A teraz jest drugi typ zamiany, w którym mamy zamienić jednostkę mniejszą na większą, tak? Tu w tym pierwszym przypadku centymetry na metry. I co wtedy robimy? Przypominamy sobie, że metr ma ile? 100 cm. Ale my teraz mamy zamienić w tą stronę. Centymetry na metry. Skoro jeden metr ma 100 cm, to żeby zamienić centymetry na metry, trzeba co zrobić? Podzielić przez 100, tak? Odwrotną czynność. Czyli, żeby to zamienić na metry, trzeba podzielić przez 100. No to wykonujemy. To ile się równa? Upraszczamy sobie nasze dzielenie, skreślając po jednakowej liczbie zer 7 metrów. 250 decymetrów. Przypominamy tutaj sobie, że 1 metr ma 10 decymetrów, czyli żeby przejść od decymetrów do metrów, co trzeba zrobić? Podzielić przez 10. Tak? Podzielić przez 10. 250 podzielić na 10. Otrzymujemy 25 metrów. I tutaj zamień na kilometry też jednostkę mniejszą na większą.
1 kilometr, przypominam, ma 1000 metrów, czyli żeby od metrów przejść do kilometrów, trzeba co? Podzielić przez 1000. Tak, jeszcze raz tu zapiszę, żeby Wam utrwalić, podzielić przez 1000. Czyli 30 tysięcy dzielone na 1000, możemy sobie przez 3 zera skreślać, czyli otrzymujemy 30 kilometrów. No a teraz mamy 17 milionów centymetrów, też zamień na kilometry. No to przypominamy sobie, że metr ma 100 centymetrów, czyli żeby zamienić centymetry na metr, trzeba podzielić przez 100, a metry na kilometry podzielić przez 1000. No to spróbujmy teraz w tym ostatnim przykładzie, pokażę Wam, jakby sobie szybciej z tym radzić. Tak też inaczej, że nie trzeba właśnie nawet zapisywać takiego dzielenia. To oczywiście jest tylko takie pokazanie, jak można sobie tak to ułatwić. No to tak, skoro jak dzielimy przez 100, to praktycznie można powiedzieć praktycznie. Teraz to nie jest działanie matematyczne, tylko praktycznie nam jakby ubywają 2 zera, prawda? A dzieląc przez 1000, 3. Czyli tak naprawdę, jak podzielimy najpierw przez 100, o tu, później przez 1000, to co nam zostanie? 170. 170 kilometrów. Chcecie to sprawdzić? To sprawdźcie, licząc tak, jak w tych wszystkich powyższych przykładach, czy rzeczywiście otrzymamy w tym 170 kilometrów. Powodzenia!